Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zdobyłem Challengera. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, mogę się pochwalić osiągnięciem, że zdobyłem w końcu Challengera. Wiem, długo to trwało, ponieważ nie grałem na ręki, nie miałem zbytnio na to czasu, a także nie chciało mi się denerwować. Dlatego dzięki temu ulepszyłem swój deczek. Jak widzicie, lawa już jest na poziomie 3, Inferno na 3, Minion Horda 11, jeszcze troszeczkę słabo, chciałbym już mieć ją na 12, do tego są Arousy i Goblin Gang dostępny, żeby podnieść go na poziom 12, Minionki. Na 12 na chwilę obecną to jest mój najwyższy kamon. Do tego mamy balona i brakuje tylko 4 kart, żeby go podnieść na poziom 7. Dlatego zbieram pieniążki, żeby ulepszyć na początku balona. Dopiero zaczniemy ulepszać strzałki, Goblin Gang, no i Fireballa. A więc tak, moi drodzy, 3 ostatnie walki dzisiaj wam przedstawię. Była to walka z Lujem z Boliwii. Luja ogłuszacza dostał na łeb, jak widzicie 3655 pucharków na chwilę obecną ma. Spadł mordeczka, bo miał 3932, również walczył o Challengera. Sprawdźmy, jak w tej walce mi poszło. Luj z Boliwii, jak widzicie, on miał w deku pekę dużą, Hog Ridera, Fire Spirity i Wizarda. Mówię tak, o, aha, lecą Fire Spirity. Moja lawka w deku jest gdzieś daleko zakopana. To zagrałem takie wstępne, że tak powiem, miniony, mówię, zobaczymy z tej lub z tej strony, co się będzie działo. Widzę, zagrał Wizarda, od razu z mojej strony odpowiedź, bam! Fireball w Tower i w Wizarda, mówię, wyjdzie na pewno jakiś tank. No i widzimy, wyszła Peka, mówię, co tu zagrać? Szybko Inferno Tower, na to strzałki. Wizard nawet nie zdążył zaatakować Inferno Dragona, do tego Goblin Gang, piękna kontra z mojej strony, gościu. Nawet jego peka nie doszła. Mordo, naprawdę dobra kontra. I mówię, dobra, co on tutaj teraz zagra? Zagrał minionki. Mówię, aha, czyli mamy pekę w deku. Hoga jeszcze nie pokazywał, nie chwalił się Hogiem. Dlatego nie wiedziałem. Mówię, okej, lawa odkopana, balon jest. Support, mega miniony. Raczej, minion horda i minionki są. Możemy robić combo, kanapeczkę. Lawka, później balonik, później minionki. Jak widzimy, lecą Fire Spirity, mówię, zagram miniony, lipa, te średnio, rozbiją się. To poczekałem, zaryzykowałem, Fireballa zagrałem, teraz Inferno Dragon, no i Pekka. I mówię, co tutaj zrobić? I patrzcie, co gościu mnie gasi. Ściąga mojego Inferno Dragona i Pekkę, wali na to Fireballa. Na szczęście udało mi się zagrać strzałeczki i te nasze papisy troszeczkę zaatakowały. Z racji tego, że lawa jest już na poziomie 3, dlatego one przeżyły. I teraz z jego strony powinno wyjść combo Fire Spirity, Hog Rider. Jak widzimy, zabrakło mu troszeczkę eliksira i chyba gościu sam się zagubił w tym, co zrobił. Patrzymy dalej. Mówię, ryzykujemy. Full eliksiru, balon. I powiem wam tak, balon leci. I mówię, szybko, lawa na most, super, wyszło lawa na most, bo wiem, że mój eliksir jest tak wyleczony w deku, żebym mógł takie combo stworzyć. Wtedy gościu troszeczkę się gubi, bo zazwyczaj się wychodzi pierw lawą, później balonem, a ja wyszedłem pierw balonikiem i od razu szybko na most lawka. Patrzcie teraz, strzałeczki, idealny timing, Inferno Dragon dochodzi, ale zagrał niestety miniony. Ja na to Goblin Gang i patrzcie, co gościu teraz robi, gra tornado do tyłu. I te gobliny nie mogą dojść i nie mogą tej wieży spuszować. Teraz zagrał Hog Ridera. Troszeczkę nie wyczułem tego, bo nie wiedziałem, że ma Hoga, ale na szczęście misnął. Misnął Fireballem w moje miniony i teraz fajne idzie combo. Idzie lawka, minionki. Trochę źle, że te miniony wyprzedziły tak mocno tą lawę, ale na szczęście miałem w deku Fireballa i wszystko dobrze się zakończyło. Została, mówię, jeszcze jedna walka i Challenger. Dobra, gramy dalej. Oczywiście ja podczas live'a gram na komputerze myszką, a to sobie grałem na telefonie leżąc na łóżku. Jakoś wam powiem, że na telefonie jednak lepiej się troszeczkę gra. Można te karty szybciej wyrzucać palcem, jest tak to bardziej wszystko odczuwalne. Kolejna walka była z Calero J. Był to Challenger, jak widzimy, również spadł z Challengera, 3902 pucharki na chwilę obecną, ale spójrzcie, miał 3988 pucharków, czyli również walczył o Challengera. Jak widzimy, grał Inferno Towerem i ja sobie mówię tak,
Gościu gra Inferno Towerem. Na bank będzie jakiś głupi do tego tank golem czy coś i za cholerę się nie przedostanę. Ale na szczęście miał tylko Knighta, Goblin Gangi. I tutaj wam powiem, zaczyna się fajny show, ponieważ zagrał Goblin Ganga, zgasiłem go strzałkami. On teraz zagrywa Ice Spirit, Goblin Baryłkę, ja na to Goblin Gang. I powiem wam, że tak wszystko prawie udało mi się z jejsko strony kontrować. Zagrałem teraz sobie tak ładnie, szybko lawkę. Mówię, lawa doleci, patrzę Inferno Tower i princeska. Mówię, no nieźle, nawet jakby to zagrywał support w postaci minionów, to i tak one będą dostawały push. Na szczęście udało mi się zniszczyć to wszystko fireballem. No niestety po tej rundzie ja przegrywam, ponieważ mam mniej na wieży. Okej. Teraz fajnie, bo gościu, fajnie teraz się gościu zachował. Napisał well played, super, wszystko ładnie, pięknie. Poczekał do full eliksiru. Nie wiedziałem, że ma w deku jeszcze rakietę. No to mówię, dobra, lawa zakopana, zagrajmy miniony. I zagrał Goblin Gang. I patrzcie na to, z mojej strony strzałki i gaszę. I baryłkę, i Goblin Gang, miniony dalej żyją. Super zagranie z mojej strony. I teraz zaryzykowałem troszeczkę balonem. I patrzcie, co on robi. Zapierdzielił rakietę. Ta rakieta po prostu zrobiła taką rozróbę, ale wyczułem. Mówię, zagrał rakietę, to zagram szybko Goblin Gang. Jak widziałem, że już ta rakieta leci, mówię, patrzę, Goblin Gang skastowany, sru. On dał 6 eliksiru, stracił, a ja straciłem tylko 3 na Goblin Gang i mój Goblin Gang spuszował, wierzę, prawie z dwóch chyba 300 na 600. Naprawdę mega zagrywka z mojej strony, nie chwaląc się, co prawda. Tutaj nie miałem co zagrać tą princeskę, ale cwaniaczek dobrze to pomyślał. Postawił ją sobie na most i ona puszowała. Wiedział, że mam skipnięty Goblin Gang i nie mam czym skontrować. Tutaj musiałem niestety oddać ten fireball. I jak widzicie, zaczyna się double elixir. Tu go wyczułem prawie ze strzałkami. Patrzcie, zagrał, cyk. Zgasiłem mu dwa gobliny, ten trzeci na szczęście, na moje szczęście nie doszedł. Zagrał Ice Spirita z lewej, mówię, co jest z tym w ogóle Ice Spiritem? Na pewno coś zaraz pójdzie, Hog Rider czy coś, bo nie liczyłem mu, kart zapomniałem. Na szczęście, po prostu gościu chyba się zagubił, nic nie zagrał. Mówię, co tutaj teraz robić? Jest princeska, przejęła lawę, no to możemy zagrać balonika. Balonik leciał i on niestety to wszystko kontruje z rakiety. Na szczęście moja lawa ma 3/4 życia. Mówię, dosyłamy szybko minionki. On zagrał Goblin Gang, ja na to fireball. I mówię, co tu teraz robić, jak z tyłu robi się zadyma. Goblin Gangu już nie kontrowałem. I patrzcie, co się dzieje. Mówię, będzie może trójka, może będzie trójka. Ale jak widzimy, Ice Spirit wskoczył jeszcze chyba nie na te miniony, co on chciał, ale zgasił mi minion hordę strzałkami. No i to była kolejna walka. Mówię, jest challenger zadowolony. Mówię, kurczę, patrzę, bo tu mnie chyba około 6-7 osób oglądało na live. Mówię, super, zobaczmy, co się dzieje. Ja patrzę, a to 3995 i mówię, nie wierzę, mówię, kolejne podejście do challengera i z pewnością mi się nie uda. Patrzcie, jakie w ogóle miałem wygrane. Po 1-0 3 razy. Raz, dwa i trzy. Teraz zagrałem do jakimś Barnaldo. Jak widzicie, gości miał 3998 pocharków. Również walczył o challengera. Teraz spadł na 3890. Zobaczcie, czym grał. Grał Pekom, do tego Batsy. Tutaj prawie noga mi się powinęła. Prawie to przegrałem, ale na szczęście udało się. Zobaczmy, jak mi tutaj poszło. Mówię, lawa jest super. Lawką wyszedłem. Zwróćcie uwagę, jak gościu długo przytrzymuje eliksir. Nie wiedział, co ma zagrać. Cały czas trzyma ten eliksir. Ja zagrałem sobie lawkę, mówię, niech sobie leci. Zobaczymy, co on da. Inferno Tower, jakiś budynek, inny Electro Wizarda czy coś. Mówię, dobra, Ice Spirit, mówię, super, Ice Spirit to pewnie będzie Hog lub coś takiego głupiego. Goblin Gang zagrałem, on zagrał na to Batsy i Electro Wizarda. Na szczęście mój Goblin Gang spuszował tego Electro Wizarda. Dosyłam minionki, które miałem w deku i patrzcie, co się dzieje. On to wszystko tornadem ściąga, leci mój balon. Jest w ogóle nie na różonym stanie, niestety Ice Spirit na niego wskoczył. Boom, boom, jest jedyneczka, mówię, nie wierzę. Coraz bliżej challenger, nie wierzę. Dosyłam minion hordę, jest naprawdę mega combo. No i niestety na ziemię mnie ściągnął ten executioner, który był za King Towerem. No niestety mnie na ziemię ściągnął. Każdy, kto gra lawą, to wie, że przeciwko executionerowi jest ciężko. No i teraz mówię tak, zagrał Electro Wizarda, tutaj executionera. Co tu zagrać? Mam tylko Inferno Dragona, to co? Exe ma połowę HP, nie będę go odpuszczał, zagrałem tutaj
Inferno Dragona na Electro Wizarda miniony, bo przecież Inferno Dragon na Electro Wizarda to troszeczkę by było głupie zagrane z mojej strony. Tutaj wszystko mi ładnie zgasił Batsaję. Mówię, dobra gościu, wyciągaj tą ostatnią kartę, jestem mega ciekaw, co masz w tym deku. Zagrał bandytkę, mówię, leci log, to daje Goblin Gang na środek. Cyk, na szczęście się udało, że nie miał loga, na szczęście. I w końcu on wychodzi z peką. Mówię, nie, tylko nie to. Dawaj, odkopuj Inferno Dragona. Mówię, ma Executonera, więc 100% Executoner za chwilę poleci. Patrzę, jest Exa. Mówię, no nie wierzę, moja lawka leci. Mówię, ryzykuję balonem z prawej. Minion Horda, balon. I patrzcie, co on robi. Wszystko ładnie gasi tornadem i zapem. Balona na szóstym gasi batsami. Mówię, nie wierzę, peka doszła. Goblin Gang szybko na środeczek na pekę. Executoner dostaje jakiś tam push po plecach, ale mówię, super, Exe zginął, ale mamy kolejnego wariata. I zobaczcie, co on teraz cwanieczek robi. Widzi, że Electro Wizard nie sięgał mojego Inferno Dragona, przyciągnął go sobie tornadem i teraz Electro Wizard atakuje również Inferno Dragona. Na to szybko Minion Horda na pekę, peka zginęła i jest 16 sekund do końca. Mówię, ryzykuję jeszcze raz balonika. Co on robi? Electro Wizarda dał na balona. Na szczęście udało się to wygrać. Jeszcze rzuciłem takie szybkie strzałki korekcyjne, jak ja to nazywam. No i wygrałem tą walkę, zdobyłem Challengera. Powiem wam, bardzo, bardzo fajne trzy walki. Ostatnia była najtrudniejsza. Troszeczkę stresu się najadłem, bo już bardzo chciałem bić tego Challengera, żeby mieć to z głowy. Okej, mordeczki, jeszcze pokażę wam szybko, jak wyglądają moje legendy. Kupiłem Electro Wizarda wczoraj za 40 tysięcy w sklepie, mogę go podnieść na poziom trzeci, rób tak samo. Princeskę, no i loga. Na poziomie pierwszym mam tylko Royal Ghosta, Lumberjacka. Teraz będziemy polowali za 9 dni na Magic Archera. Moi drodzy, mam nadzieję, że tego typu odcineczek również wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Clash Royale. Trzymajcie się, piona!